Witam Państwa. Chciałbym dzisiaj dla odmiany rozpocząć od WIGU-20. Wczoraj byliśmy świadkami takiej próby wykreowania impulsu popytowego, jednak ostatecznie bykom nie udało się sforsować zniesienia wewnętrznego 88,6 poprzedniego impulsu podażowego i tym samym przedrzeć ponad zieloną median line, przełamaną wcześniej czerwoną linię patchworka. W komentarzach sygnalizowałem, że gdyby ten plan udało się zrealizować, niejako otrzymalibyśmy takie potwierdzenie, że kupujący są przygotowani do wykreowania kolejnego impulsu popytowego. Dzisiaj dla odmiany odnotowujemy wzrost presji podażowej, głównie za sprawą bardzo silnej przeceny KGHM-u. Nie można zatem wykluczyć, że dojdzie do przełamania tej wprowadzonej dzisiaj przeze mnie niebieskiej linii, która wspólnie z tą linią zieloną tworzy nam formację podobną do trójkąta. Zanegowanie, ta formacja generalnie ma wymiar prowrostowy, formacja kontynuacji trendu, więc generalnie zanegowanie linii niebieskiej byłoby jakby kolejnym takim negatywnym wskazaniem, potwierdzającym jednak, że podaż stara się przejąć na rynku w tej chwili inicjatywę. To ostatecznie mogłoby doprowadzić do konfrontacji w tym eksponowanym przeze mnie przedziale wsparcia Fibonacciego 2338-45, gdzie przynajmniej zgodnie z teorią należałoby jednak oczekiwać jakiejś reakcji ze strony popytu, czy też generalnie po prostu oczekiwać wzrostu aktywności kupujących. Jeśli nie zaobserwowalibyśmy takiego wzrostu aktywności, strefa zostałaby przełamana, byłby to już bardzo niekorzystny, negatywny sygnał. Wydaje mi się, że bardzo szybko znaleźlibyśmy się wówczas w kolejnym węźle popytowym 2296-2302. Jeśli chodzi o indeks DAX, warto podkreślić, że wczoraj fala wzrostowa zatrzymała się dokładnie na zniesieniu 88,6 poprzedniego impulsu podażowego. Oczywiście trudno to traktować w tej chwili jako sygnał sprzedaży, czy sygnał słabości, ale jeśli to dzisiejsze zawahanie byków zostałoby wykorzystane przez podaż i w efekcie pojedyncze zniesienie 68,5, mniej więcej poziom 7266 wraz z tą niebieską median line, jeśli to zniesienie zostałoby przełamane, wydaje mi się, że również naporu podaży mogłaby nie utrzymać wtedy strefa wsparcia, znana nam już zresztą bardzo dobrze, 7185-7205. Oczywiście zanegowanie zniesienia 88,6 to zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego na rynku niemieckim. I jeszcze krótkie spojrzenie na S&P. Wprowadziłem dzisiaj na wykres czarną median line, tak to nazwijmy. Głównie po to, by wyeksponować poziom 1445. Tutaj wypada zniesienie 50% bieżącego impulsu popytowego. Przebiega także czarna ML. Jeśli doszłoby do zanegowania dość silnego, krótkoterminowego wsparcia, oczekiwałbym wówczas kontynuacji ruchu spadkowego, włącznie z możliwością ponownego przetestowania strefy 1422-1425. Trzeba przyznać, że byłaby to trochę niepokojąca sytuacja w sensie takiego technicznego odbioru tego wykresu, ponieważ kolejna próba zanegowania poprzednich wierzchołków zakończyłaby się niepowodzeniem. I nie ukrywam, że w takiej sytuacji, podobnie jak w przypadku indeksu DAX, również jeśli doszłoby do przełamania poziomu 1445, nie można wykluczyć, że fala ruchu spadkowego za oceanem uległaby przyspieszeniu. Dziękuję bardzo.